Pawłokoma stała się pewnym symbolem dla Polaków akcji odwetowej, akcji karnej, dla Ukraińców akcji pacyfikacyjnej. Została nagłośniona z przyczyn czysto politycznych, bo tak naprawdę tutaj zdarzyło się to, co się wcześniej zdarzało na Kresach Wschodnich, na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej. To było tylko tak naprawdę konsekwencją tego, co się wydarzyło wcześniej i co było tak naprawdę w pewnym sensie przygotowywane na przyszłość tutaj w tych okolicach. Pawłukoma w okresie przedwojennym w większości była zamieszkana przez ludność ukraińsko-ruską. Pawłukoma leży nad Sanem. Teren ten na wschód od Sanu był w większości zamieszkały przez ludność ukraińsko-ruską, natomiast na zachód i północ od Sanu dominowało już tutaj zwarte polskie osadnictwo. W Pawłukomie przed II wojną światową przeprowadzono parcelację miejscowego majątku. I tam te gospodarstwa, które powstały po parcelacji, wykupiła ludność polska. Polacy wykupili głównie z sąsiedniej Dylągowej. I to stało się zarzewiem konfliktu. Tych Polaków, którzy tam się osiedlili, szykanowano, wybijano im szyby, rzucano za nimi kamieniami, jak przyjeżdżali na targ. Te wydarzenia, jakie miały miejsce w Pawłokomie, i także i w Borownicy, to nie wolno rozpatrywać tak w oderwaniu od siebie, bo jak mówią inni historycy, a jest ich może w Polsce wielu bądź niewielu, zależy jak na to popatrzymy, że te korzenie zła, one zaczerpnęły swoją jakby istotę, chyba od opętania, diabelskiego opętania, żeby można było w ten sposób podejść do swoich sąsiadów. I to 11 lipiec 43 rok jest takim jakby momentem przełomowym, że to, co się działo na Wołyniu, prawda, to ludobójstwo miało się przenieść jednak też i na te tereny Polski, Ukrainy Zachodniej, czyli polskie terenów, a więc pod Jasło, pod Kraków, pod Rzeszów. Tu miało być tak, jak było na Wołyniu. I dlatego ta akcja Wisła, która potem nastąpiła, przerwała pewne wydarzenia. W Pawłukomie w okresie przedwojennym wśród ludności ukraińskiej dominowali nacjonaliści. Oni doprowadzili do skonfliktowania tych społeczności. Tutaj nauczyciel miejskowej szkoły Mikołaj Lewicki, który był takim liderem tej społeczności ukraińskiej. Sprawa jest bardzo skomplikowana, bo należy pamiętać o tym, że ludność z tego obszaru została wysiedlona w 1940 roku przez Sowietów, większość wsi. Znaczna część została wysiedlona do Małopolski Wschodniej i na Wołyń. Na przykład Bartkówka. Na Wołyniu ci ludzie przeszli gehennę. Bardzo duża część ludności została wymordowana przez UPA. Uciekając, wracali tu w 1943 roku. I okazało się, że na tym terenie zaczyna się to, skąd uciekli, czyli zaczyna się działanie ukraińskich nacjonalistów i decyzje ich mówiące o tym, że mają się wynosić nie za San, ale za Wisłok, bo tak naprawdę na tym terenie mieliśmy z tym do czynienia. W okresie międzywojennym na wsi istniał głód ziemi. Część osób wyjeżdżała, emigrowała do Stanów Zjednoczonych, do Europy Zachodniej i wracali później na te tereny, przywozili pieniądze i próbowali tutaj kupić gospodarstwo, próbowali tutaj się osiedlić. Istniał głód ziemi i istniały rywalizacje pomiędzy społecznością polską i ukraińską o tą ziemię. W Pawłukomie było tak, że większość tej ziemi wykupili Polacy. Oni z tego powodu byli szykanowani przez miejscową ludność ukraińską, która uważała, że ta ziemia im się należy. Po wybuchu II wojny światowej zaktywizowali się nacjonaliści ukraińscy. Oni uważali, że Hitler im zbuduje, podaruje im państwo ukraińskie. Oni się zawiedli na tym, bo Hitler nie zamierzał budować państwa ukraińskiego, był od tego daleki. Kwestię ukraińską traktował jako kartę przetargową w swoich rozgrywkach ze Stalinem. W 1943 roku dziesiątkami tysięcy
z Wołynia, z Małopolski Wschodniej, na te tereny uciekają ci, którzy przeszli ludobójstwo Wołynia. Praktycznie w każdych wioskach byli uciekinierzy, ludzie, którzy opowiadali o traumie, o tragedii. Część z nich wstępowała później, po 1944 roku, do jednostek milicji obywatelskiej, w związku z tym, żeby chronić ludność cywilną, bo tylko w ramach milicji obywatelskiej mogli mieć broń. Tak więc na tym terenie ci, którzy byli w latach 44, 46, 47 jako członkowie milicji obywatelskiej, to byli w dużym stopniu członkowie podziemia. Na przykład obok Pawłokomy tutaj w Dynowie do 1946 roku praktycznie cały posterunek milicji to była Armia Krajowa, a komendant podziemnej żandarmerii, byłej AK i szef podziemia, był szefem ORMO tutaj na tym terenie. Polacy byli szykanowani przez Ukraińców. Jak to wiadomo, Ukraińców była większa ilość. I już ta banda się już tych powstańców ukraińskich szykowała, to się nazywało Sicz. I tak się to wszystko zaczęło. Jak Niemcy przyszli, to bardziej wtedy jeszcze Ukraińcy buntowali Niemców, a Niemcy byli za Ukraińcami, bo to była prawa ręka Ukraińcy w takich mordach międzyludzkich. W Pawłokomie przygotowano ludność ukraińską do tego, co się stało. Dlaczego? Mianowicie ksiądz Huk, który był później proboszczem w Iskanii, jego jeden syn był szefem organizacji ukraińskich nacjonalistów na cały ten obszar. Drugi syn był szefem Służby Bezpieczeństwa Ukraińskiej, czyli która pilnowała odpowiedniej postawy wśród Ukraińców. Trzeci syn był lekarzem Sotni UPA. Tuż przed wojną kolejnym proboszczem był ksiądz Szewczuk, który w niedalekiej Piątkowej później był proboszczem. Kim był ksiądz Szewczuk? On był kapelanem przemyskiego kurenia UPA. Później był skazany w 1948 na karę śmierci. Tak więc chociaż po tych dwóch proboszczach przedwojennych widać, jak ta ludność była indoktrynacja, jak była nastawiona antypolsko. Ci ludzie, ci duchowni, o których wspominałem, to były sztandarowe postacie ruchu nacjonalistycznego ukraińskiego. W Jaworniku Ruskim ludność ukraińska w ogóle odmawiała wszelkich świadczeń na rzecz polskiego państwa. Uważano, że ten teren jest praktycznie wolną republiką. W pobliskim Jaworniku przez pewien czas komendantem policji ukraińskiej w służbie niemieckiej był Burłaka, późniejszy dowódca Sotni. Tak samo tutaj w Kuźminie niedalekiej wójtem był Stebelski, późniejszy Chryń, też dowódca Sotni. Ten cały teren był już w latach 42, 43, 44 przygotowany właśnie, praktycznie nacjonaliści ukraińscy przygotowywali się, zbroili pod sztandarami niemieckiej policji pomocniczej. Oni tutaj w tych wioskach przeprowadzali akcje wyłapywania członków polskiego podziemia. Wszyscy ci, których podejrzewano o związki z Armią Krajową, z batalionami chłopskimi, byli denuncjonowani Niemcom. Tak samo stąd właśnie wskazywano, kogo wywozić spośród Polaków na roboty do Niemiec. 21 kwietnia 1944 roku policja ukraińska z Jawornika Ruskiego wkroczyła na ten teren, aresztowała 3 mieszkańców Pawłokomy i 1 mieszkańca Dylągowej. Oni tłumaczyli się, że weszli na ten teren w pościgu za sprawcami kradzieży i aresztowali osoby związane rzekomo z tą kradzieżą. Ale śledztwo szybko szło w kierunku udowodnienia tym osobom przynależności do polskiego podziemia. Zresztą dwóch z nich, Jan Kuś i Jan Radoń, byli żołnierzami Armii Krajowej. Te informacje dotarły do dowództwa Inspektoratu AK w Rzeszowie i
wywołały reakcję. Polskie dowództwo postanowiło przykładnie ukarać ukraińskich policjantów za ten atak na żołnierzy Armii Krajowej. Postanowiono zniszczyć posterunek i uwolnić aresztantów. Polski atak nastąpił rankiem 24 kwietnia. Uwolnienie aresztantów się nie powiodło, bo tych aresztantów na posterunku nie było. Zniszczenie posterunku też się nie powiodło. Tam była zła synchronizacja akcji tych grup, które atakowały posterunek. Po prostu Polacy, żołnierze Armii Krajowej musieli się wycofać. Ale w odwet za to ukraińska policja z Jawornika Ruskiego i grupy, i cywilne grupy Ukraińców z tej miejscowości sąsiednich przeprowadziły 25 kwietnia pacyfikację Pawłukowa. W 1944 roku na tym terenie działały już pierwsze sotnie UPA, które pierwsze tworzono właśnie w tym terenie, później przeszły w Bieszczady. Po przejściu frontu one tutaj wróciły. Co prawda w zimie z 1944 na 1945 rok te sotnie zaległy, czyli rozproszyły się na zimowanie, ale już wiosną 40, może nawet nie wiosną, to jeszcze zima, bo to tak naprawdę luty, marzec 1945 rok, rozpoczęły się dość masowe, pojedyncze mordy na ludności polskiej, na aktywistach polskich. Tutaj zaczęto tworzyć struktury UPA. W 1945 roku w styczniu rozwiązano Armię Krajową. Dlaczego rozwiązano Armię Krajową? Ponieważ polskie podziemie zdawało sobie sprawę z tego, że nie może wytracać swojej ludności, rzucają tą ludność na oddziały sowieckie. A co robiło UPA i Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów? To wiosną 1945 roku zaczęła organizować struktury, zaczęła organizować sotnie. Czyli w sytuacji beznadziejnej, 3 lata po wojnie, ten teren był objęty działaniami zbrojnymi. Tak naprawdę wiele wiosek na tym terenie znajdowało się pod wprost okupacją banderowską, ponieważ do 1947 roku Wojsko Polskie nie mogło, może nawet władze nie chciały do końca poradzić sobie z tym problemem na tych terenach. I jeżeli wojna dla tych ludzi zaczęła się w 1939 roku, to w niektórych wioskach jeszcze małe oddziały UPA działały w 1948. Jeżeli chodzi o działania ukraińskich nacjonalistów, tutaj trzeba mówić o terrorze. Zresztą terrorze też ONU UPA w stosunku do ludności ukraińskiej, bo od 1946 tak młodzież ochotniczo ukraińska nie chciała iść do UPA. Oni byli brani siłą. Oddziały UPA okrążały w ukraińskie wioski i brano siłą po prostu do UPA. Tutaj w niedalekim Trzciańcu był przypadek, że młody chłopak Babicki, Ukrainiec, nie chciał iść do UPA, uciekł do Przemyśla. To całe rodzeństwo w stodole powieszono po prostu jako przykład, co się z każdym Ukraińcem stanie, jeżeli nie podporządkuje się UPA. Tak więc tutaj należy podkreślić, że terror był w stosunku do wszystkich, którzy nie podporządkowywali się zamiarom, decyzjom UPA. I należy jeszcze jedno podkreślić. To się działo 3 lata po zakończeniu II wojny światowej, kiedy budowa państwa ukraińskiego nacjonalistycznego była absolutną abstrakcją. Czyli ci ludzie terroryzowali okoliczną ludność, polską i częściowo ukraińską także, po prostu bez jakichkolwiek szans na osiągnięcie celów, które sobie zakładali. To było jak na wojnie. Nie było nocy spokojnej, ani dnia. To wszystko możliwe było u tych ludzi. Jak dzieci do szkoły szły, bo przychodzili przez wioskę, nigdy nie mogli sami przejść, tylko kilku, bo małe takie dzieci, jak i te szkolniki, to zaczepiały i bili czym bądź, co się dało, i kamieniami. Stycznia 1945 roku w Pawłukomie uprowadzono Polaków
mieszkańców Pawłokomy i Dynowa. Wśród uprowadzonych było co najmniej dwóch żołnierzy Armii Krajowej z Dynowa. Był także sołtys Pawłokomy, Kacper Radoń. Było uprowadzenie 21 stycznia, kilka osób, około 7-8, i jeszcze po kilku dniach ta sama grupa przybyła i uprowadziła kolejne osoby. W sumie uprowadzono 10 Polaków i jedną Ukrainkę. Mój ojciec został zabrany i z matki bratem, 18-letni chłopak, i też go zabrali. To spalenie było, no to akurat wtedy mieszkaliśmy w tym miejscu, nawet jak tu ten dom stoi. No i matka wzbudziła mnie w nocy. Wstawaj szybko, ubieraj się, będziemy uciekać. Posiadaliśmy na wóz, a na koło domu tak było tych banderowców, było tych żołnierzy, pewnie z 15, że z 17. I krzyczeli, wychodzaj, wychodzaj, to znaczy wyjdź z domu. Ale myśmy nie wychodzili przez dom, z domu, w stronę wschodnią, tylko było przejście do obory i przez oborę północną stronę. Tam był tak cień, a tu się paliło naokoło, het. No i siedliśmy na wóz, jedziemy, a niedaleko tak za dobem jest budowa, no gospodarstwa. Jedna był dom, stajnia, stodowa była, ale ta stodowa nie była oszalowana, tylko była, zboże było. Dzieci takie jak ja, tego było czmeru, jaki wrzask był, jaka uciecha, i podpalali tak. Mieli tak zwane te kiczki, takie z dachów, na żertkach, i podpalali tak, chodzili, domy podpalali. No to widziałem, to ja się tego nie wyprę. Żołnierze Armii Krajowej, którzy wpadli 3 marca właśnie do Pawłokomy, oddzielili kobiety, małe dzieci i odesłali ich w eskorcie Armii Krajowej do w okolice, w kierunku wsi Piątkowa. Natomiast no, zrobili to, co zrobili, rozstrzelali Ukraińców, nie robiąc takich rzeczy, jak wyrabiali Ukraińcy, czyli w sposób barbarzyński wręcz mordować, rozcinać, ucinać, wyrywać, tylko po prostu strzałem z broni, czy krótkiej, czy długiej. Po drugiej stronie Sanu nie udało się Ukraińcom zbudować jednego okręgu organizacji ukraińskich nacjonalistów i praktycznie UPA działała na tamtym terenie poprzez wypady z tej strony Sanu, po której jest Pawłokoma. Czyli sparaliżowano, zresztą to jest w dokumentach ukraińskich, że po prostu w kwietniu, maju zaprzestano organizacji tak zwanego 4 okręgu OUN tutaj w tym nad rejonie Chłodny Jar, który obejmował te tereny, ponieważ polskie podziemie poprzez akcje karne, akcje odwetowe doprowadziło do tego, że po prostu no, nie było możliwości założenia struktur OUN-UPA tak jak po tej stronie Sanu. Żeby zidentyfikować prawdziwą liczbę, trzeba by przeprowadzić ekshumację. Ja bym był za tym, ale po prostu tak samo jak swego czasu, jeżeli chodzi o zbrodnie w Jedwabnym, Żydzi się nie zgodzili na ekshumację, tak samo tutaj jakoś nie było ochoty na ekshumację. Cóż prostszego dla ustalenia prawdziwej liczby ofiar. Wydaje się sądy, wyroki, na podstawie których no, niszczy się dobre imię Polski i Polaków. Czy zabić kogoś jest złem? Tak, jest bardzo wielkim złem zabić kogoś. Ale jak to mówiłem księdzu arcybiskupowi Popowiczowi, obecnemu arcybiskupowi Popowiczowi u siebie na plebanii, to trzeba jednak rozróżnić, co to jest mord, a wyrok śmierci. Była taka rodzina, co się, no, znajomi przyjechali, no i chcieli iść na ten, zobaczyć ten cmentarz tu po ukraiński. No i przyszliśmy tu, no to trzeba będzie, no to pójdziemy. Przyszliśmy tu i jakieś było też Ukraińców kilku, i kobieta ukraińska mówi, tak ręce podniosła, o matko bierze, mówi,
Przecież ja żyję, a ja tuż umarła na tym, na pomniku jest napisane. Ukraińcy no, zawyżają liczbę tych, których no, Polacy rozstrzelali czy też spacyfikowali. Mówią około 50 tysięcy, że jest około 40 tysięcy. Ale jak można mówić takie rzeczy, kiedy na przykład tutaj w Pawłokomie, gdzie jesteśmy, na pomniku są nazwiska ludzi, którzy są pochowani zupełnie gdzie indziej. Zupełnie gdzie indziej. Ludzie tutaj przyjeżdżają, przecież no, ja jeszcze żyję, a moja babcia, mój dziadek jest pochowany tu i tu. No co on tutaj robi na tym pomniku? A więc ekshumacja. I wtedy, no nie żebym ci, prawda, pokazał, że ja mam rację, tylko chodzi o prawdę. Było źle, będziemy się modlić, będziemy składać kwiaty, będziemy zapalać znicze, ale w prawdzie. Nie może być to, o widzicie, tutaj wyście tacy byli, a myśmy byli trochę lepsi, prawda? No, wyście byli tacy. Nie, tu nie chodzi o licytację, chodzi o prawdę. Pamiętam też, jak banda u pana padła na Dynów. Była tam taka elektrownia prywatna i prąd był. No to banda ta poprzecinali te przewody i oni od tej zaraz jak napadali, to zaraz serię puścili z karbinu maszynowego na Dynów i wyrabowali Dynowy, porozbijali zamki po sklepach. Aptekę rozbił, też nabrali, co im trzeba było, bo to kto ich miał? Było kilku milicjantów, ale milicjanty, no to co mogli zrobić? Księża polscy byli mordowani tylko dlatego, jak ksiądz Józef Kopecz w Borownicy, tylko dlatego, że był Polakiem, polskim księdzem, a wielu księży no, grekokatolickich no, czyniło zło. Ze swoimi synami czy synem jeździło no, po nocach i mordowało Polaków, niestety. I AK wydawało wyrok śmierci dlatego, że mordował Polaków. A ksiądz Józef Kopecz czy ksiądz Starnawki, zamordowany troszeczkę wcześniej niż ksiądz Józef Kopecz, czy inni księża, w sumie tutaj na Wołyniu i na tych terenach wschodnich, na naszych rubieżach wschodnich, to zginęło około 200 osób duchownych. I do tej pory też wielu nie ma swoich grobów, nie wiem, gdzie są pochowani, a także no, te mordy były straszliwe, przeżynanie piłami, wpuszczanie szczurów tam, prawda, do brzucha wcześniej rozprutego, czy wbijanie gwoździ na przykład w głowę. To były rzeczy okrutne, dlatego no, porównywanie tych spraw po prostu nie powinno być takie. Przychodzili, nie pytali się, czy chce dawać, czy nie, to przestawiali pluwy do głowy albo wybili zaraz i ludzie się musieli robić to, co im każą. Apeluję też no, z tego miejsca po raz kolejny, żeby Polacy nie bali się, żeby ci, którzy są tam na górze i tam gdzieś mają jakieś te sprawy w swoim ręku, żeby się nie bali, ale otwarcie o tym mówili. Otwarcie.